Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępnij dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry tym, którzy kochają reportaż, kochają gatunek literacki. Wydaje mi się, że też sam reportaż sprawił, że zacząłem nagrywać ten podcast, bo moja miłość do wydawnictwa Czarna jest powszechnie znana. Dałem jej upust w trakcie wielu odcinków. Przed naszym spotkaniem chciałbym serdecznie podziękować dla Pauliny Rudnickiej, która została moim patronem w serwisie Patronite. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Dzisiaj moim gościem jest Filip Skrońc, autor książki Nie róbcie mu krzywdy. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, cześć. Chciałbym zapytać na początek, bo czytałem kilka rozmów, materiałów prasowych, jak o tej książce mówili dziennikarze, jak ty sam o niej opowiadałeś. Ja nie wiem, czy słusznie, ale zauważyłem, że zauważyłem taką małą złość w ten sposób, że akurat dziennikarze dosyć łatwo podchwytywali ten wątek czarów, a nie sam problem albinosów. To jest złudne wrażenie? No jest to pewnego rodzaju złość na dziennikarzy, ale też rozumiem, z czego to podejście i ten sposób opowiadania o tym temacie wynika. I sam, kiedy pierwszy raz się zetknąłem z informacją o tym, że w Tanzanii i w ogóle w Afryce Wschodniej giną osoby z albinizmem, no to poznawałem ten temat właśnie przez pryzmat czarów i kłamałbym, gdybym powiedział, że to nie był jeden z elementów, który mnie do tego tematu przyciągnął i sprawił, że stał się on dla mnie jakąś taką przestrzenią, z której będę w stanie coś napisać. Wydawało mi się to po prostu raz, że ciekawe, dwa, interesujące w kontekście współczesnego świata. Kiedy pojechałem pierwszy raz do Tanzanii w 2014 roku, to byłem pewien, że te czary też u mnie będą grały główną rolę, że to jest bardzo, bardzo ważna i w zasadzie jedyny powód, przez który ci ludzie są okaleczani, zabijani. I tak naprawdę już po pierwszym spotkaniu zrozumiałem, że się mylę, ale ta późniejsza złość, która się pojawia i w wywiadach, i w samej książce, w stosunku właśnie do dziennikarzy, polega na tym, że tak jak w tym temacie, tak też w innych, lubią chodzić na skróty. I to, co właśnie wydaje się takie też ładne do opakowania, czyli opowieść o magii, o jakichś czarach, pradawnych historiach, to działa na wyobraźnię i wydaje się wszystkim, że przez to temat jest ciekawszy i na tym też wielu dziennikarzy kończyło. No, poszło do czy to czarownika, czy do jakiejś osoby, która mówiła coś na temat magii, często nie mając na ten temat pojęcia. I to było na tyle ciekawe dla rozmawiającego, że nie musiał szukać dalej. I z jednej strony to rozumiem, a z drugiej właśnie piętnuję i mówię, że ten temat jest o wiele głębszy i tak naprawdę z magii w ogóle ten problem nie wynika. Reportaż miał swoją premierę w marcu 2020 roku. Powiedz, czy od tej pory jest jakaś część opowieści, o której nie powiedziałeś, może została pominięta? Przede wszystkim musiałbym się rozwinąć jeszcze bardziej, jeśli chodzi o kwestię Malawi, które cały czas jest głównym miejscem morderstw. I jeśli gdzieś teraz giną ludzie mający albinizm, gdzieś są atakowani, to przede wszystkim mówimy o Malawi, które w każdym miesiącu ma próby ataku, próby uprowadzenia, rzadziej całe szczęście śmierci, ale też się w tym roku już pojawiła. No też po przerwie sześcioletniej morderstwa wróciły do Tanzanii, więc też gdybym książkę kończył dzisiaj, musiałbym swoją teorię na temat tego, że w Tanzanii ten problem został zażegnany albo politycznie wyciszony zmienić, bo 2 miesiące temu znaleziono ciało około 6-letniego chłopca. No i to są takie rzeczy, które pokazują, że tak naprawdę nawet jeśli to ucichło i medialnie już wszyscy się nasycili tym tematem, to problem w regionie pozostał. No i też od tego 2020 roku, od marca, bardzo ważna zmiana nastąpiła, czyli miesiąc po premierze książki zmarł główny jej bohater, Josepha Turner. I jeśli kiedyś pojawi się drugie wydanie, to będzie trzeba napisać epilog na ten temat. Zginął w wypadku drogowym, w miejscu, które wielokrotnie razem przekraczaliśmy. No i nie zdążył też tej książki przeczytać z tego powodu. I bez niego nie byłoby tej opowieści, bez niego ja bym też wiele rzeczy nie zrozumiał na temat samego problemu, samych prześladowań.
bo on był nie tylko takim przewodnikiem i po prostu bohaterem, co też takim objaśniaczem tego właśnie, że to nie, że to nie ta magia, że to nie nawet chęć wzbogacenia się, tylko że te wszystkie problemy są tak skumulowane i tak pomieszane z historią kontynentu, z obecnością też białych ludzi w Tanganyice, późniejszej Tanzanii, że na to wszystko po prostu muszę zwrócić uwagę i bez tego człowieka ta książka miałaby właśnie pewnie taki klimat, o który pytałeś na początku, czyli zatrzymałbym się na czarach, popełniłbym kilka błędów merytorycznych, książka by się ukazała i wszyscy by się cieszyli. To jest też bardzo ważne, być może to właśnie powinniśmy powiedzieć na samym początku. Mówisz skrupulatnie, trzymasz się słów osoby z albinizmem. Dlaczego powinniśmy unikać zwrotu albinosi? No to teraz w roku 2021 to już jest może bardziej zrozumiałe, bo ta zmiana języka polskiego następuje też na różnych innych poziomach, ale wtedy, kiedy pisałem, to nawet redaktor prowadzący książki co chwila mi to poprawiał na ludzi z albinizmem albo osoby z albinizmem na albinosów, tłumacząc, że tak jest krócej i wygodniej. Ale pierwszym takim powodem, który powinniśmy brać pod uwagę, jest zapytanie samych zainteresowanych o to, jak chcieliby być nazywani. I osoby mające albinizm nie życzą sobie, żeby mówić do nich per albinos. I wiąże się to przede wszystkim z odczłowieczeniem, z takim zwróceniem uwagi na zmianę genetyczną, na wygląd fizyczny, a nie zwrócenie uwagi na to, że to jest taka sama osoba jak my. No i to też się wiąże właśnie z tą serią ataków i morderstw, które ma miejsce w XXI wieku, ale także z przeszłością, gdzie właśnie albinosi byli często w przeszłości uważani za czy to jakiś zły znak, czy po prostu jakąś dziwną postać. Więc od samego początku, kiedy mamy dostępy do pierwszych pisanych informacji na temat osób z albinizmem, to albino jest w takim negatywnym kontekście używane. Więc współcześnie, kiedy już mamy ten cały bagaż wiedzy, fajnie wydłużyć sobie ten język i powiedzieć osoba z albinizmem albo człowiek z albinizmem, mężczyzna z albinizmem, kobieta z albinizmem, a nie albinos, no żeby zaznaczyć na samym początku, że to people jest najważniejsze, że ten human jest przed określeniem takim fizycznym. To jest to, na co ja też zwracałem uwagę, na co mi zwrócono uwagę gdzieś w 2016 roku, bo ten proces też jest dosyć nowy. Jak pierwszy raz pojechałem, to nikt się na to nie burzył i sam do wielu znajomych mówiłem per albinos, albo że jesteś albinos, ale w 2016 to już i politycy o tym mówili i w telewizji to się zmieniło. Więc warto to brać pod uwagę. Ale gdzieś ta fala morderstw, gdzieś ten problem musiał mieć swój początek. Jak to się stało, że właściwie do nich doszło? I też takie drugie pytanie, które się z tym łączy, to jest tak rzeczywiście, że Tanzańczycy nie mieli żadnych informacji naukowych, medycznych, że właściwie kojarzyli ludzi z albinizmem tylko w kontekście czarów, uroków i spraw magicznych. To jest dosyć skomplikowane i tak naprawdę trudno podać taką na linii czasu pierwszą osobę, która mogłaby się zaliczać do tej fali prześladowań albo pokazać, że tutaj zaczęto zabijać osoby z albinizmem, bo w przeszłości to nie jest tak, że te osoby nie ginęły, że to jest całkowicie wymysł XXI wieku. Z racji, że osoby mające albinizm i wyglądające inaczej, przypisywano im od zawsze jakieś, czy to magiczne moce, czy nie wierzono, czy nie rozumiano, dlaczego wyglądają inaczej niż swoi rodzice, no to się od zawsze łączyło czy ze śmiercią, czy wręcz w drugą stronę z jakimś uwielbieniem. Ale kiedy mówimy o tej fali współczesnej i tych morderstwach, które się różnią od tego, co było kiedyś, te 300 lat temu, czy nawet wcześniej, no to tutaj przede wszystkim pojawia się wartość i takie łączenie magicznej mocy ciał albinosów z czymś materialnym, że dzięki temu, że zabijemy człowieka mającego albinizm albo skorzystamy z eliksiru, który został stworzony na bazie ręki czy nogi, jesteśmy w stanie coś osiągnąć typowo materialnego. I taka pierwsza ofiara, czyli to też trudno tutaj potwierdzić, bo są różne imiona, jedni nazywają tę kobietę Edith, inni Arif, Alfa. To pierwsza ofiara zaliczana do tej nowej fali miała miejsce, zamordowano tę kobietę 17 kwietnia 2006 roku w okolicach Gejty. I to konkretne morderstwo właśnie wyróżniało się na tle takich doniesień z ataków z okolic roku 2000 tym, że nie dość, że ta kobieta została zabita, to po prostu została poćwiartowana, jej ręce i nogi zostały odcięte
I to było coś, czego nie było wcześniej, nie było też w okolicach tamtego okresu. No, moi bohaterowie, którzy pamiętają ten początek, mówią, że przed tym 2006 rokiem w ogóle nie słyszeli o czymś takim jak magiczna moc ciał albinosów, że to wszystko to jest element jakiegoś zbiegu okoliczności, plotek, jakichś pomówień, które złączyły się w jednym miejscu, w jednym czasie. I też tak naprawdę ta książka jest próbą odpowiedzenia, dlaczego właśnie w tamtym miejscu, dlaczego w północnej Tanzanii to się zaczęło wszystko. No ale tak, no to od tego 2006 roku, potem kolejna śmierć miała miejsce prawie rok później. Zaczęto mówić o fali, bo zaczęły ginąć kolejne osoby i wraz z tą śmiercią były one okaleczane. Potem zaczęto także na fali innych wierzeń z innych regionów świata rozkopywać groby. I wszystko to zaczęło się napędzać. Jedna osoba mówiła drugiej o tym, co się dzieje. Gdzieś ta siła tego mitu o magicznej mocy zaczęła trafiać do ludzi najbiedniejszych, dla których to również była szansa na odmianę losu. Bo nawet jeśli nie wierzyli w to, że osoby mające albinizm mogą w jakiś sposób przyczynić się do ich bogactwa, zmienić ich życie, no to już dostawali informację, że za dostarczenie części ciała czarownikowi dostaną pieniądze, to było takie bardzo realne, to była bardzo szybka droga do tego, żeby się wzbogacić i żeby przy jednej transakcji otrzymać wypłatę, tak jakby się pracowało 200 lat. Więc ta opowieść i to, że to nagle też wróciło w prasie zagranicznej, gdzie dziennikarze to zaczęli opisywać w Nowym Jorku, czy w Londynie, czy w Warszawie, sprawiło, że ta plotka, która trafiła na podatny grunt, została jeszcze bardziej wzmocniona. I ten paradoks sprawił, że do dzisiaj mówimy o morderstwach, które bazują tak naprawdę na tej samej podstawie, pochodzenia której do końca nie znamy. Nie wiemy, kto tę plotkę rozpoczął, do dzisiaj nie wiemy, kto kupuje te części ciał, do dzisiaj też nie złapano nikogo na jawnej transakcji i przekazaniu takiej ręki czy nogi, chociaż takowe elementy były znajdowane na różnych poziomach tej historii, więc cały czas to jest w sferze wyobrażeń podpieranych dawnymi wierzeniami i ta mieszanka no, prowadzi do tego, o czym właśnie można przeczytać, czy to w artykułach naukowych, czy właśnie w moim reportażu. To musi być naprawdę przerażające uczucie, jeżeli z dnia na dzień właściwie dowiaduje się, że ktoś po prostu na ciebie poluje. Tak, i też tak mi się wydawało, że właśnie jak będę rozmawiał z tymi wszystkimi ludźmi, to ten strach będzie wiodącym uczuciem. Ale paradoksalnie w momencie, kiedy ja pisałem tę książkę, to już trwało też prawie 8 lat. I ludzie się przyzwyczaili do tego, że to też nie jest na każdym kroku, że to nie jest codziennie. I ten strach w rozmowach się tak naprawdę nie pojawiał. Pojawiała się informacja bardziej mówiąca o tym, co oznacza być osobą z albinizmem w Tanzanii, jak to wyklucza ze społeczeństwa, jak to sprawia, że trudno znaleźć pracę, jak to się przekłada na poziom materialny i ogólne poczucie biedy. I tak naprawdę te pierwsze moje rozmowy to było zburzenie tego wszystkiego, co sobie przywiozłem, tego wszystkiego, o czym teraz też rozmawiamy, bo nagle zacząłem rozmawiać z ludźmi, dla których to, że mają inny kolor skóry i mogą być potencjalnymi ofiarami, nie miało znaczenia, bo problemem było to, że nie mają dzisiaj co włożyć do garnka albo czym posmarować skóry przed słońcem, które dla osób mających albinizm jest zabójcze i po prostu powoduje raka. I tak naprawdę, tak jak pytałeś, co bym dzisiaj zmienił od czasu opublikowania książki, to myślę, że gdyby na przykład ta książka moja już istniała w momencie, kiedy ja pracowałem, to moja nowa książka byłaby tak naprawdę o tym, jak rak skóry dotyka tych ludzi, jak brak wiedzy na ten temat i brak pieniędzy powoduje, że giną kolejne osoby, bo to właśnie zmiany skórne są największym wrogiem osób z albinizmem mieszkających w różnych częściach Afryki. Ty też zawodowo fotografujesz, więc powiedz mi, jak właściwie ludzie reagowali na obiektyw? Ja fotografuję, ale ja fotografuję też w taki sposób, że praktycznie nie mam przy sobie aparatu i robię bardzo mało zdjęć. I w momencie, kiedy ja wyjmowałem aparat, to już było często po kilku spotkaniach, po kilku rozmowach. Bardzo rzadko na pierwszym spotkaniu wyjmuję aparat. Też może nie wszyscy, ale wiele osób, z którymi ja rozmawiam, ma świadomość tego, że jak przyjeżdża dziennikarz z Europy, czy ze Stanów, czy z Australii, to
to będzie chciał prędzej czy później zrobić zdjęcie. I to też jest taki paradoks, że ja potrafiłem niektórych moich bohaterów stworzyć wręcz taki album rodzinny na przestrzeni lat, bo rozmawiały z nimi wcześniej jakieś inne osoby i fotografowały wtedy też, więc ten aparat nie był zdziwieniem i chyba nie było osoby, która mi odmówiła bycie sfotografowanym. Ale to też, no ta fotografia tutaj gra bardzo ważną rolę, no bo to jest aspekt wizualny, ci ludzie wyglądają inaczej i się prosi wręcz, żeby zrobić zdjęcie i wiele materiałów fotograficznych o osobach z albinizmem powstało na przestrzeni, nie wiem, ostatnich 20 lat i praktycznie każdego roku jest kolejny materiał, niekoniecznie łączący to z morderstwami, po prostu wizualnie to jest ciekawy temat. W początku no nie chciałem tego robić, bo mnie interesowało znalezienie właśnie tej przyczyny, dlaczego to się dzieje teraz, współcześnie, dlaczego to się dzieje na naszych oczach i dlaczego w jakiś sposób nikt tego nie jest w stanie zatrzymać. Wspominałeś o tym, że dla nich strach nie jest paraliżujący, że no oni mają inne problemy, na przykład co wrzucić do garnka, stąd tutaj chciałbym cię zapytać o sytuację ekonomiczną, bo jeżeli mówisz o wykluczeniu, to jak ono się właściwie realizuje w tym dniu codziennym? To jest taki krąg zamknięty trochę i w zasadzie od samego urodzenia, nawet jak się rodzisz w cudzysłowie z czarnych rodziców, zdrowych rodziców i masz ten albinizm, no to od początku i na przykład mieszkasz gdzieś poza centrum i większość jednak osób mieszkających w Tanzanii utrzymuje się z pracy, która jest w jakiś sposób wykonywana na zewnątrz, pod gołym niebem, no to od początku samego rodzice wiedzą, że nie mogą cię za długo męczyć na słońcu, więc nie możesz pomagać w pracach takich polnych, rolnych, czy pomagać sprzedawać coś na targu, bo to jest dla ciebie po prostu ból. Potem, kiedy chcą cię posłać do szkoły, dowiadują się, że nie widzisz tego, co na tablicy, a jeśli nie wiedzą tego, że nie widzisz, to od razu w oczach wielu nauczycieli, szczególnie w przeszłości, teraz się to już zmienia, dzieci z albinizmem były traktowane po prostu jak głupie dzieci, takie, które po prostu nie potrafią się nauczyć prostej rzeczy, nie potrafią spisać rzeczy z tablicy, więc były ze szkół często wyrzucane. No i wracały znowu na to pole i znowu były narażone na słońce, a w życiu dorosłym, nie mając wykształcenia, nie potrafiąc pisać, czytać, nie miały jakichkolwiek perspektyw na pracę i często kończyły po prostu gdzieś na marginesie swojej społeczności. I to właśnie to było ten krąg zamknięty, który powodował, że potem mogłeś mieć tak naprawdę relacje i dzieci z osobami do siebie podobnymi, więc znowu tak naprawdę kolejne pokolenie było skazane na to, że wykona podobną drogę, bo kiedy dwójka osób z albinizmem się spotyka, to szanse na to, że ich dziecko będzie miało albinizm jest 100%, więc to powodowało i powoduje nadal wiele tego typu sytuacji, od których trudno uciec. Właśnie ten rak skóry w tle także jest tego wypadkową, bo kremy z filtrem są bardzo drogie, w przeliczeniu na pensję codzienną to jest po prostu raz, że są droższe niż u nas w Polsce, to dwa jeszcze przy dołożeniu do średnich zarobków są po prostu jakąś strasznie wysoką sumą. No i to też skraca życie, więc taki zamknięty krąg. Tak naprawdę dzisiaj, kiedy mamy wiedzę i ta wiedza też trafia do tych najbiedniejszych i najgorzej wykształconych osób, to jest jakaś szansa, żeby odmienić ich los, sprawić, że właśnie ufundować im jakieś stypendium, kupić okulary specjalne, informować o tym, jak powinni chronić skórę, czy nie wiem, nauczyć języka i wtedy mogą się komunikować z ludźmi z innego świata w cudzysłowie. No, zmienić całkowicie swoje podejście do życia w przestrzeni, w której się urodzili, więc to jest po prostu jak w każdej jakiejś takiej społeczności, gdzie ktoś jest wykluczany. Wyjście z tego, postawienie na swoim wymaga bardzo silnej go takiego charakteru albo silnego wsparcia osób najbliższych, więc tak naprawdę jak ktoś tych dwóch rzeczy nie miał, to kończył bardzo źle i sam po prostu wiele osób żyjących na ulicy, mających albinizm spotykałem, bo trudno przez te pierwsze etapy się gdzieś wybić. A jak w tej całej historii znaleźć miejsce dla rodziny na emocje? Bo dla nich, umówmy się, to też dosyć trudny czas.
No to jest skomplikowane pod tym względem, że nie możemy na to patrzeć przez pryzmat naszego podejścia do rodziny i najbliższych. No i w rodzinie afrykańskiej, już tak spłaszczając do całego kontynentu, no często nie ma miejsca na tego typu zastanawianie się. Stąd też, kiedy dzieci na przykład nie mogły pracować albo nie radziły sobie w szkole, albo partner nie chciał wychowywać dziecka, które w taki sposób wygląda, bo się wstydził, bądź miał jakieś inne obiekcje, jakieś przesądy właśnie w głowie, no to takie dzieci często trafiały i trafiają nadal do ośrodków zamkniętych, które są rozsiane po całej Tanzanii, więc to też jest taka zupełnie osobna opowieść o tym, jak to jest być osobą z albinizmem, kiedy właśnie tej miłości w domu gdzieś tam na chwilę zabraknie. A to też taki brak wsparcia najbliższych nie zawsze wynikał z braku miłości czy z braku jakiejś empatii, co właśnie z wykształcenia i braku świadomości, czym ta zmiana genetyczna w ogóle jest. No, często nawet jak ja jeździłem nie tak dawno temu do Tanzanii, to często ludzie nie znali powodów w ogóle, dlaczego to dziecko albo dlaczego ta grupa dzieci, które mają, rodzi się z albinizmem, dlaczego się urodziła z albinizmem, dlaczego tak reaguje na słońce, dlaczego to, dlaczego tamto. Po prostu nikt im tego nie powiedział, nikt ich tego nie nauczył, ale no, też nie można się im, znaczy jakby tego dziwić temu, bo ja sam wielu rzeczy o tym, czym jest albinizm, nie wiedziałem i sam się tego uczyłem. Więc super, że paradoksalnie to jest kontrowersyjne stwierdzenie i wiele osób mi na to zwraca uwagę, ale paradoksalnie przez to, że ten temat został tak przedstawiony w światowych mediach, to paradoksalnie to doprowadziło do tego, że się zaczęło mówić w społecznościach, gdzie są osoby z albinizmem, o tym, czym w ogóle albinizm jest. Pojawiały się ulotki, informacje, zaczęły działać organizacje, które po prostu uświadamiają, właśnie wspierają, pomagają zdobyć proste jakieś zawody czy wykształcenie. Więc to jest taki jedyny albo jeden z niewielu odprysków pozytywnych tej fali morderstw, która jest trochę wygaszona, ale cały czas gdzieś przez kontynent afrykański się przelewa. To tak na zakończenie, czy politycy tańzańscy widzą ten problem? Widzą, oczywiście. Teraz nie wiem, jakie ma podejście ta nowa pani prezydent do tego tematu. To teraz sobie aż wrzucę, bo nie wiem, czy ona też się jeszcze wypowiedziała na ten temat, ale w przeszłości dla poprzedniego prezydenta, który zmarł w wyniku koronawirusa, to był temat, który był zamiatany pod dywan i za jego kadencji problem jakby nie istniał. Za to jego poprzednik, prezydent Kikwete, przez 10 lat sprawowania urzędu, 10 lat, które tak naprawdę nałożyły się na w ogóle te fale morderstw, bo niedługo po wybraniu go prezydentem to się wszystko zaczęło. No bardzo dużo zrobił, bardzo dużo też testował rozwiązań, więc na pewno to nie było pomijane. Też Kikwete zaprosił jako doradczynię właśnie kobietę z albinizmem w trakcie chyba trwania drugiej kadencji i później też w wyborach parlamentarnych czy w wyborach lokalnych osoby mające albinizm były wybierane na różnego rodzaju stanowiska, więc to też się zmieniało w takiej sferze publicznej. Jeśli chodzi o takie wsparcie codzienne, to poza tymi ośrodkami tak naprawdę tego wsparcia ze strony rządu, polityków nie było i te ośrodki też działają w taki sposób, że trudno to nazywać wsparciem, ale nie ma żadnych programów rządowych, nie ma żadnych organizacji państwowych, które mogłyby pomagać, zrzeszać, więc wszystko tak naprawdę spada na sektor NGO-sów, czy to tanzańskich, czy zagranicznych. I to oni wypełnili tą lukę edukacyjno-pomocową i nie wygląda na razie, żeby to się miało jakoś zmienić. Ja mam taką małą tradycję, że za każdym razem, kiedy rozmawiam o książkach, też wspominam o tym, że niech to będzie też pretekst do tego, żeby rzeczywiście po te wydawnictwo sięgnąć. Nie róbcie mu krzywdy, wydawnictwo czarne. Filip Skrońc był moim gościem i serdecznie Ci dziękuję za nasze spotkanie. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.